Panie starosto, cóż to za projekt ciekawy, turystyczny, bardzo wymagająca aktywność sportowa, no przy zalewie Bukówka. No tak, no realizujemy ten projekt, o którym już kilka razy wcześniej mówiliśmy. Jak Państwo widzą, znajdujemy się dzisiaj w pięknych okolicznościach przyrody, tak można powiedzieć, aktualnie w Miszkowicach. No i projekt już jest prawie na ukończeniu. Jak Państwo widzą, tutaj grupa, która wykonawca, który przygotowuje dla nas te trasy wspinaczkowe, już w zasadzie kończy to wszystko. Punkty asekuracyjne są pomontowane, skały są odpowiednio, trasy wspinaczkowe odpowiednio oczyszczone. Także już prace na ukończeniu. Dzisiaj tak przyjechałem praktycznie sprawdzić, jak to wygląda, jaki jest stopień zaawansowania tych prac. No i kawałeczek tam udało mi się nawet wejść do góry. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że wielu mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i nie tylko, ale turystów, którzy tutaj przyjeżdżają do nas i mam nadzieję te rzesze turystów, które znacznie większe, które zaczną przyjeżdżać w związku chociażby z tym, że takie nowe atrakcje mamy na terenie powiatu kamiennogórskiego, że to się wszystkim bardzo spodoba. Piękna, piękna sprawa. Mamy naturalne warunki, żeby tego typu atrakcje tutaj rozwijać, żeby takie aktywności tutaj można było uprawiać. No i trzeba z tego korzystać. Piękne widoki, powietrze, wszystko jest na miejscu. Bardzo się cieszę z tego, że nam udało się to zrealizować. Panie starosto, jak pan ocenia trudność tej trasy? A ja nie jestem specjalistą, to tutaj trzeba pytać się specjalistów, którzy tutaj z nami są i nas instruują, jak należy bezpiecznie z tego korzystać. Nie wiem, no nie są to Himalaje, tak? No ale to jest inny rodzaj sportu. Z tego co wiem i z tego co projekt zakładał, trasy są o różnym stopniu trudności, więc myślę, że tutaj każdy dla siebie znajdzie coś fajnego, tak? Ci, którzy będą chcieli pierwsze kroki postawić i ci, którzy są zaawansowani troszeczkę bardziej i rozwijać te swoje umiejętności. Będzie to wszystko opisane, bo te trasy będą na takich tablicach, to się fachowo nazywa skałoplany. Te skałoplany będą przy tych czterech lokalizacjach, które tutaj mamy, to jeszcze raz powiem, tutaj Miszkowice, gdzie jesteśmy, potem Zadzierna nad zbiornikiem Bukówka i dwie lokalizacje w Lubawce. Wszędzie tam będą te skałoplany postawione, będą trasy opisane, będzie wiadomo, gdzie łatwiej, gdzie trudniej. Panie Mateuszu, organizujecie tutaj nowe trasy wspinaczkowe. To są trasy, z tego co widziałem, o zróżnicowanym stopniu trudności. Zgadza się. Na spękanych skałach przeważają trasy łatwe. Z punktu widzenia nas, wspinaczy, są to nawet bardzo łatwe trasy. Jest ich bardzo dużo, już obecnie ponad 80, więc rejon jest bardzo sprzyjający takiej wspinaczce rodzinnej, młodzieży i dzieciom. Natomiast w ramach tych łatwych dróg też jest duże zróżnicowanie, bo są tu drogi od dwójkowych do 6-1 trudności. W skali tej, która tu jest używana, to są siódemki. Tak jak mówiłem, jest raz ponad 80, więc jest z czego wybrać. Też bardzo zróżnicowane formacje, czyli są i połogie drogi, są i przewieszone, nawet jakieś okapy się zdarzają. Planujemy też troszkę trudniejszych dróg zrobić w przyszłości. Jest tu jeszcze potencjał na kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt dróg, tak żeby całość tego rejonu zagospodarować już tak kompleksowo. No i mam nadzieję, że to nie niebawem nastąpi. Jak pan ocenia samo to miejsce, te skały i to miejsce tutaj przy zalewie Bukówka? Ja osobiście jestem niemal zakochany w tym miejscu. Przyjechałem tutaj kilka lat temu, realizując takie przedsięwzięcie przewodnik turystyczny i od razu strasznie mi się spodobało. No i w jakiś sposób zacząłem tutaj coraz częściej bywać, interesować się też tym rejonem, żeby jakoś go tam lepiej zagospodarować. Udało się to we współpracy właśnie ze starostwem przy okazji tego projektu, który teraz realizujemy. W pobliżu jest też mnóstwo innych atrakcji, można na rowerze pojeździć, jest bardzo dużo do zwiedzania. Sam zalew Bukówka też daje możliwości rekreacji, pływania, kąpieli, aczkolwiek nie są one jeszcze tak do końca przygotowane. Wiem, że tam projekt jest realizowany taki duży i niebawem będzie to kolejna już taka atrakcja w pełni profesjonalna. Natomiast też jest możliwość uprawienia turystyki, wędrowania.
wędrowania po górach okolicznych, które jeszcze są bardzo mało odwiedzane przez turystów. Jeżeli ktoś szuka, powiedzmy, kontaktu z przyrodą, jakiejś aktywności bez tłumów turystów, to jest świetna lokalizacja. No i zachęcam wszystkich do odwiedzania tutaj pod kamiennogórskich atrakcji wspinaczkowych i turystycznych.